Witajcie, myszki z tej strony, Traul, w kolejnym odcinku z Harzon 4 na Motoxi Hermits at War, jako złe Emporium. W tym odcinku zapewne zaczniemy wojnę z naszym głównym przeciwnikiem, który nadal jest w wojnie z Republiką Górniczą. Co ja to mówiłem za chwilę, wkrałem zapewne. I no, dopiero co zapewne przygotowujemy się do wojny. Nie miałem zbytnio czasu, żeby na wszystko patrzeć, ale wygląda na to, że aż takiej ciemnej dolinie to my nie jesteśmy, więc to jest akurat fajnie. Dobra, więc co tutaj mamy? Niezawodność czy maksymalna szybkość oczywiście? Tutaj przełamanie. Okej. W takim razie jak już to mamy, to nie mamy doświadczenia. No. Na szczęście udało nam się zdobyć tutaj, więc mamy automatyczne. Tutaj mamy doktryny. Mamy coś do czołgów, ale myślę, że to jeszcze nie jest dobry czas, żebyśmy sobie porobili. Mamy kolejne fabryki, które mogły być nawet dla nas ok. Jak tutaj wygląda? Tutaj mamy też trochę rzeczy, więc myślę, że tutaj jest strasznie dużo. Okej, może zrobimy pakt miedziany i z paktu miedzianego coś będzie lepsze. Okej, pakt miedziany, Aijinowska enklawa szlamów pragnie przyłączyć się do frakcji. Okej. Mamy sojuszników. Jej. Dobra, podałem się, że już mamy taką dosyć chunky frakcję. Na szczęście Frytopia trochę ma problemy z tym, więc to będzie trochę długo jej zajmie, zanim dołączy do jakiejkolwiek wojny. Jest to dla nas szczęście, bo kolejna wojna to będą byłoby z nami. A my tutaj mamy bardzo dużo już stoczni, które wyprodukowały mu naprawdę dużo. I w głównej mierze jest... wreszcie czegoś nie mamy. W głównej mierze je dodałem już do floty, którą mówiłem, że zorganizowałem już wcześniej. Tutaj trochę bronimy się, że tak powiem, bo nie chcę, żeby mi się zdesantowali, a jest to bardzo prawdopodobne, że się zdesantują. Okej, pójdziemy w Unię, dlatego że... jak powiem, że nie podoba mi się Konfederacja, to takie... to już politykę proszę. O, Silos, naprawdę... Słowa właśnie w Hoju coraz bardziej to są takie... bardzo mają już znaczenie obecne. I to jest takie trochę śmieszne nawet. Okej. Mamy kolejne stocznie? Skąd my dostajemy tyle stoczni? Okay, nie mamy już ciężkich kadłów, więc może lekkie będziemy robić. I jak zwykle coś możemy zainwestować. Bardzo chętnie. Zawsze mógłbym dawać mniej, wtedy nie musiałbym inwestować. Ale są plusy za to, że się więcej tam dodaje pieniędzy. Wtedy mam lepszą ideę. Okej. No wygląda na to, że niedługo oni mogą tutaj przejść. Hermicki federalizm. Emporium zdecydowałem się stanąć na czele utworzenia Unii w ramach paktu miedzianego, mającego na celu zjednoczenie różnych frakcji Hermicrafta pod jednym sztandarem. Jeden Hermicraft. Okej. Dobra, w takim razie propaganda jedności. O, to właśnie chciałem, żeby to szybciej mi się tutaj jednoczyli. Średniaczki może pójść. Oraz tego też możemy zacząć robić. Nie mamy średniaczków. Lepiej czołgi pójdę. W takim razie. Okej. I możemy zwiększyć sobie pełny powrót. Pełny powrót musimy zrobić. Chciałbym, żeby jeszcze tutaj się zmieniło. Już nie mamy tego tam ulgi dla korporacji, więc to jest akurat fajne. Jak to wygląda z tym? Tutaj już wszyscy ćwiczeni są, tutaj się powoli wystawia ta armia. Mógłbym zawsze fortyfikacje porobić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, lepsze broń. I może już pójść. I oj, możemy, czyli do tego było. Tutaj są jakieś decyzje, żebyśmy zrobili opór. Zastanawiałem się, co te decyzje będą robiły. Okej, tutaj zainwestujmy. Coś jeszcze możemy zrobić? Co to jest? A, myślałem, że możemy już zakorować.
Budowa oporów Akolk. A. Czyli mamy takie decyzje, żeby budować ten opór. Dobra. Ciekawe. Możemy coś tutaj porobić? Tak, możemy porobić. Bardzo chętnie. Propaganda jedności zrobiona. Myślę, że to jeszcze nie jest. Tutaj, czy coś jest ciekawego? Nie wydaje mi się. Ok, w takim razie tutaj możemy wrócić. No, bus do ataku czołgów by się bardzo przydał. Ok, widzę, że tutaj się nam to zmieniało, więc musimy trochę porobić w międzyczasie. Oraz kolej chyba się zrobiła. Wiecie co, możemy zawsze pionki porobić. Ostatnio mi wyszło z tego, że o, dlaczego piątek nie robiłem. No ale czasami jest coś takiego, że piątki bardzo długo się robią. Okej, więc niech kolej się zacznie robić. Wygląda na to, że dzięki temu, że mamy mnóstwo cywilniaczków, to szybko coś przejdzie. Czyli coś tutaj jest? Nie, bo tutaj trochę nam zajmie. Mamy nadal te plusy do tego, żebyśmy mieli koszt doradcy. Tak mamy. Okej, niech to. Złapali naszego agenta. Dobra, niech się tutaj zacznie. Ja w międzyczasie. Tutaj zrobię do paliwa. Na pewno będzie nam potrzebne w przyszłości, więc. Tak, paliwo przyszłości, więc na pewno to zrobimy. Czy do kręki? Opłaca mi się teraz? Nie wiem, chyba wrócę tutaj, żeby trochę porobić. Fabryki militarne by się przydały. Czołg chyba możemy już porobić, więc. Mamy chyba wystarczająco. Mamy gotowe elementy, okej. Możemy czołg średni 1, a czołg średni 1 nie. Okej, czym się różnisz? Trzyosobowa. Jak to. Nie mam uzbrojenia głównego. Wydaje mi się, że jakbym wziął czołg średni ten na górze, byłoby fajniej. Dobra. Uzbrojenie główne to się przez artę robi. Czy ktoś szybko tutaj zrobi? Nie. To trochę potrwa. Okej, więc powysyłajmy. Nie mam już pieniędzy. O nie. Co to będzie? Okej, idealnie im wyszło. Co to jest? Budowa oporu. A, czyli co chwila będzie się budować opór tutaj. Za 30 dni. No, to jest akurat trochę mało, więc. Nie trzeba aż tak bardzo patrzeć na to. Mam 400 tutaj miesięcznie, więc. No, trochę potrwa, zanim to zrobimy. Okej. Okay. Przywrócenie handlu kontynentalnego. Możemy to skurować. Nice. Wreszcie. A jak tutaj wygląda to? Trochę już lepiej, nie powiem. Fakt miedziany dosyć nam boostuje, więc to jest fajne. Okay. Ale nasi sojusznicy nic nie wpłacają do frakcji. To jest trochę denerwujące. Myślę, że to nie jest takie ważne obecnie. To jeszcze jest przed czasem, więc poszukajmy coś, co możemy porobić. Na przykład piechotę morską. To będzie na pewno znakomite. Oraz artylerię, właśnie sobie przypomniałem, że musimy ją zacząć robić. Okej. Okay. Tak, widzę, że tutaj nie mamy. Dobra, myślę, że to tyle wystarczy nam. Nie będziemy aż tak bardzo oporu tam robić, bo to trochę kosztuje. Mamy inne rzeczy do roboty. Więc czołgi średnie mógłbym zacząć robić. Oj, jakbym miał też czołgi średnie, to już byłoby znakomicie. Gospodarkę wojenną też możemy pójść. Okej, okay, wygląda to nawet dobrze. Nawet dobrze. Dziwnie to zabrzmiało. Jakby coś miało się wydarzyć niedługo złego. No nadal to dziwnie brzmi. Okej. Okay. Czy coś tutaj mamy? Samoloty może. O, samoloty już możemy te zrobić. Projektant samolotów wielozadaniowych bym porobił. Tego lepiej.
Oraz możemy już kolejne dywizje tutaj dać. W pewnej mierze chcę, żebyśmy te fronty mogli utrzymać, bo to będzie najtrudniejsze w przyszłości dla nas. Okej. I coś tutaj jeszcze mamy? Możemy niby ulepszyć to. W głównej mierze to te stocznie nam się naprodukowały. Teraz nam zajmują. Więc musimy od kogoś stal wziąć. Weźmy od was. Jesteście naszą marionetką. Okej, coś tutaj jeszcze? Badanie. Dobra, jak to wygląda? Niedługo będzie ta artyleria, więc. Okej, tam Fretopia widzę, że się. Coś się w niej dzieje. O i oczywiście mi o artylerii. To akurat w większości pamiętam, jak się robi. Coś tutaj mamy? Czy. O, możemy skorować. Dobra. Nie mamy szyfru, no to ten szyfr róbcie. A my w międzyczasie wyślemy naszych agentów, żebyśmy tutaj sobie. Więcej siatki porobili tutaj. Nie możemy w innych miastach, prawda? Możemy gdzieś bliżej? Nie, wygląda na to, że nie ma wystarczająco punktów. Tylko w tych dużych można zrobić. Dobra, bywa. Okej, w takim razie. Tutaj mają trochę więcej dywizji w tych granicach. Dobra, mamy fabryki, więc może trochę wy. Co się stało? Chyba coś kliknęło mnie, nie chciało się porobić. Dobra, więc w takim razie tutaj nieco fabryk porobimy. Chciałem powiedzieć dalej stocznie, ale myślę, że wystarczająco już dużo stocznie mam. Dobra, może sobie porobimy coś z jakimś punkty zaopatrzenia, żebyśmy mieli tutaj. No tak wystarczy. Możemy jeszcze tutaj dać. Okej. W takim razie niech się tutaj budują nam. Znaczy jesteśmy przygotowani na wojnę, więc nic nie powinno nas zaskoczyć. Nic a nic. To zabrzmiało, jakby coś miało się złego stać naprawdę. Okej. Rządowa szkoła szyfrów. To jeszcze raz możemy ją porobić. Okej. Czasami się zastanawiam, bo to strasznie dużo decyzji jest. A, ścios. Muszę patrzeć, które to się właśnie trzeba porobić. Dobra, jesteśmy już na czasie, więc poróbmy nieco broni. Wygląda na to, że. Przyjdzie nam już niedługo walczyć z Boltem, więc musimy się bardziej przygotować do tego. Trochę Marines możemy podrasować. No nie wiem, czy się uda nam produkować dobrą dywizję tą pancerną. Możemy zacząć się produkować przynajmniej. I by się przydało jeszcze wyprodukować jakiekolwiek czołgi. Bo ewidentnie nie mamy czołgów. Okej, co tutaj jest? To mamy te podwozie pływające. My chyba jeszcze badamy. Kolejne podwozie już się zrobiło. Więc niedługo powinniśmy zacząć robić te podwozie, tylko że nie mamy siły, znaczy siły doświadczenia. No może być problematyczne, brak doświadczenia. Okej, w takim razie ciągnijmy dalej. Może jakoś się tam nam uda to zrobić. Tutaj możemy. Zapomniałem, że możemy sobie jeszcze dodawać Mio, więc. To kosztuje. Okej.
Jednak nie możemy dodawać Mio. W międzyczasie sobie poróbmy resztę rzeczy typu artyleria i te inne sprawy. Ok, złamaliśmy wobec tamtych. Złamiemy wobec was. Centralny port komunikacyjny. I możemy lepszy silnik porobić. Chociaż wydaje mi się, że teraz powinniśmy się skupić na czymś, co powinniśmy obecnie robić. Tamte to moglibyśmy zrobić w każdym momencie. Ok, zróbmy to z gospodarką. Jak wygląda z tym? No tak powoli to leci. Ok, o i zaczyna się. Dobra, w sumie też nawet fajnie, że to robią, bo teraz będziemy mogli... Ok, druga wojna leśna. Napięcia na wschodzie Hermikrautu miały swój skutek w frytopijskiej inwazji na zainfekowane ziemie. Przez wiele lat byli wrogami, ponieważ frytopijskie ambicje zostały powstrzymane przez zainfekowane ziemie, które zjednoczyły się, pokonały ich za pomocą specjalnej toksycznej mgły. Druga wojna leśna to nowy etap wojny między krajami Fertopii i zainfekowanych ziem. Wojna została wywołana, gdy Fertopia najechała zainfekowane ziemie, próbując zemścić się za porażkę w pierwszej wojnie leśnej. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że zainfekowane ziemie panu. Okej. Okay. Coś tutaj mamy ciekawego? Na razie to wiemy, że ci będą nas atakować. Jesteśmy w miarę przygotowani na ich atak. Na pewno mamy strasznie dużo stoczni. O, tutaj jeszcze się robią jakieś stare statki. One w tym roku nawet wyjdą. Wow. Trochę smutne, że tyle czekały. No. Ok, w takim razie tutaj rozstawmy. I to jest chyba jeden z tych, co trzeba pójść. Nie, to jest jeden z tych, co trzeba pójść na lewo. O, i jeszcze kolejny. A, to jest mój ulubiony. To wszystko trzeba iść na lewo. Bum. Bo to naprawdę to takie dziwne jest, że jakby człowiek się strasznie bał. Ok, więc zrobię to do doktryny lądowej, dlatego że może się nam przydać. Ale widzę, że nasi sojusznicy w miarę tutaj się rozstawili. Mamy strasznie dużo manpowera. Więc to, co mógłbym zrobić, to rozpocząć przygotowanie do desantu. Możemy się tutaj desantować? Ok, do desantu. Od takiego. I was wysłałbym w takim razie tutaj, póki możemy. Tak, jest tutaj dosyć dużo cieśnin. Okej. Okay. Co tutaj jeszcze możemy zrobić do przodu? Coś? Niezbyt. Tutaj możemy dywizji wsparcia polepszyć. Okay. Więc niech się tutaj robi. I czekamy. Oczywiście jest możliwe, że przez to, że będziemy zbyt silni, to nie będą chcieli nas zaatakować, ale zawsze my możemy ich zaatakować. Okej, okay, coś tutaj możemy porobić? Oprócz fabryk wojskowych, których aż tak bardzo nie potrzebuję na ten moment, możemy zrobić tutaj drzewko sojusznicze. By się przydało, żeby nasi sojusznicy też coś podostawali. Co nie? Okej, okay, tutaj jakieś samoloty też poróbmy. Tutaj w miarę na bieżąco jesteśmy. W głównej mierze, o, chciałem powiedzieć, że może mogą nas nie zaatakować, dlatego że... okej, okay, Jimmy. Dlatego że w sumie jesteśmy na dobrej pozycji, ale po chwili takie zaatakowali nas i takie... Boom, nie. Nie chcę od was. Okej, okay, w takim razie jak to wygląda? Szczerze, nie za dobrze. O, chcą nam czołgi dać. Jest. Oj, nie za dobrze to wygląda. Możemy to wypchnąć, że tak powiem, bo... Czekaj, czy oni nam przejęli punkt z zaopatrzenia? Chyba nie. Czy uda nam się ich wypchnąć?
Niezbyt. Mają zbyt duże powierzchnie? Nie, nie mają żadnego. Okej. Okay. Tak naprawdę możemy tutaj stać i nic nie robić w sumie. I... obecnie taki w sumie jest mój plan. Okej. Okay. Coś tutaj porobić. Mamy za darmo? Nie, mamy 15. Na razie nie będę tego kupował, dlatego że chcę poczekać chwilę. Chcę zdobyć wreszcie tego gościa z organizacją. Wygląda na to, że nawet dobrze stoimy, więc nie jest aż tak źle. Dobra, dawajcie, dojście z organizacją. Okej. Okay. Może... powiem szczerze, nic się... nie ma żadnej różnicy. Okej. Okay. W takim razie... coś tutaj możemy? Możemy lepsze pociągi stopić. Gdzie mi mamy lepsze pociągi? Zmechanizowane też możemy porobić. I no i znowu mamy problemy z tym, że mamy już w sumie wszystko wybudowane. Ej, naprawdę, co się dzieje, że jakieś rzeczy tutaj nam blokują? Nawet nie wiem, co dokładnie. Dobra, polepszyjmy to. Boję się inwazji nieco, ale wystawiłem tyle... tyle tutaj statków, że nie powinno być problemu. Okej. Okay. Widzę, że co chwilę jakieś drugie wojny się rozpoczynają. Nigdy to nie jest ciekawe. Ale pytanie jest, czy możemy już czołg porobić? Możemy. To jest czołg średni normalny. Okej. Okay. Bo raz zrobiłem przeciwpancerny niszczyciel czołgów i trochę głupio się później czułem z tym. Okej, okay, dajmy ich tutaj. Możemy trochę powiększyć. No, tego naprodukowaliśmy, ale nasi przeciwnicy prawie nic nie mają. Okej, okay, więc możemy tutaj dać. Ok, więc produkujcie czołgi. Rebelia stres? Ok. Widzę, że się bardzo dużo dzieje. Ok. Trochę szkoda, że Frytopia nie jest na czasie, ale z drugiej strony dobrze. Wiecie, bo nie będzie problemu z tym, żebyśmy mogli później zaatakować, bo jeżeli nic nie robią, to nic nie robią przeciwko nam też. Ok, coś tutaj jeszcze jest. Nie, to wszystko. Mniej więcej już nie będzie. Możemy przeciwpancerny zrobić. Okej, okay, wy chcecie prawo do cumowania. Okej, okay. Zgadzamy się. Dlaczego nie? Myślę, że na fajerwerki jeszcze będzie czas, ale poczekamy sobie chwilę. Dobra, weźmy ten sobie bonusik. W takim razie, jeżeli możemy. Okej, okay. Utworzenie banku. Się w miarę trzymają. My to, co musimy zrobić na samym początku, to jest, żebyśmy czołgi średnie wymieniali sobie. O, i już zaczęło się produkować. I żebyśmy sobie po prostu porobili to. Okej. Okay. Przywrócenie do coina. A nie, promowanie. Okay. W głównej mierze już w sumie nie jest aż tak źle. Bo oni zbytnio nam nic nie robią, a my możemy stać i nic nie robić, szykować swoją armię i ich pokonać. Znakomity plan. Okej. Okay. W ogóle ile straciliśmy? Oni 124, my 33. No, w miarę, w miarę. Okej, okay, widzę, że tutaj dużo rzeczy się nam aktualizuje. Możemy dać do ciężarówek? Tak, możemy dać, bo ja chciałem dać po czym takie... O, nie mamy. A jak to wygląda? W głównej mierze teraz nawet nie dostajemy z Falk. Okej, okay, coś tutaj mamy do zrobienia. Nie... tutaj już się zaczynam kolejny rok z tego, więc
się przydało trochę porobić też innych rzeczy. Okej. Co jest nie na czasie? To jest nie na czasie. Żeby trochę pokonserwować. Co jest pociągiem? Nie jest na czasie. Dobra, co to jest? Macie problem z tym dostarczeniem? Wy macie trochę, proszę. Okej, okay, i może od was też weźmiemy trochę. A nie, konwoje. Nie warto brać. To może od was póki co. W przyszłości może się okazać, że będziemy z nimi walczyć, ale jak na razie jest wszystko ok. No, blisko się tutaj już jest do kolejnego punktu. Okej, wygląda na to, że nic się nie dzieje na froncie. Tak naprawdę nic się nie dzieje. Tutaj widać, że nie mamy opcji, więc chyba możemy zawsze taki manewr zrobić, żeby przejść przez to i wykorzystać tutaj teren, żebyśmy... No, możemy więcej tych pczołków porobić, ok. Więc tak, nie, nie, ciebie tu, tylko tego zastąpimy tym gościem, a ciebie damy tutaj. Bo ma facet tam do dywizji pancernych. I może też byśmy wzięli do ciebie tu. Raczej nas nie zaatakują. Okej. Czy musimy produkować aż tak dużo tych dywizji? Chyba nie. Nie jest aż tak bardzo potrzebny. Okej. Co to jest? A, to jest do tych pociągów. Realnie rzecz biorąc, to jest dziwne mijo. Dlatego, że nikt prawie tego nie bierze. Bierze się do pociągów, ale... Jaki inny sens tego jest? Nikt nie wie. Okej. Lepsze bomby zawsze też są fajne. Jest trochę tych pancernych, ale... Woli nabijamy sobie punktów. A ja tam też widziałem cel narodowy, który pozwala nam... Nie możemy nic zrobić, nie naszej dziewięć. Pozwala nam na... zdobycie też kolejnych boostów do tego, więc tak, co tutaj mamy? Infrastruktura. Może się nawet przydać. Albo tego weźmiemy. Okej. Okay. Coś tutaj mamy, ciężkie bomby. I jeszcze możemy tutaj porobić sobie nieco podowców. Okej. Okay. Wygląda na to, że już czasowo powinienem kończyć. Na razie wszystko wygląda w miarę okej. Okay. Tutaj statki próbują nam wysłać, ale my mamy ich w miarę dużo. Więc jeżeli będą chcieli coś nam zrobić, to będą musieli się z nami zmierzyć. A tutaj... Dlaczego mamy te statki? Z czego one schodzą? A, zapewne schodzą nam z tych produkcji, z tych linii, które nie wyłączyliśmy. Odłączę je teraz. Okej. Okay. A te tutaj coś... nie wiem. Czasami się zastanawiam, o co chodzi. Dobra, w takim razie jak tutaj nam agenta złapali, to wyślimy kolejnego. I co? No i będę kończyć. W następnym odcinku już na pewno trochę więcej porobię, dlatego że mam już pewien plan. Tutaj jest pierwszy plan, ale tu jest drugi plan. Więc jak się trochę porobi już tych czołgów, to wtedy zaatakujemy. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć!